Dzień dobry, witajcie kochani bardzo serdecznie. Dziś rozmawiamy z dyrektorem sportowym Sokoła, Aleksandrów Łódzki, Michał Bistuła, były szkoleniowiec, teraz dyrektor sportowy. Witam. Witam serdecznie. Michał, na początek warto zapytać. Ta zmiana trenera nastąpiła w ubiegłym sezonie. Damian Gamus objął stanowisko pierwszego szkoleniowca. Natomiast ty zostałeś dyrektorem sportowym i warto zaznaczyć, co dyrektor sportowy robi w klubie. No wiadomo, że tutaj, jeżeli chodzi o nasz klub, to pojęcie dyrektora sportowego to jest takie bardzo mocne dosyć, tak? Natomiast no generalnie, jak też w każdym klubie, no jest to człowiek, który odpowiada, organizuje i przede wszystkim sprawia tutaj, żeby klub lepiej funkcjonował na wielu płaszczyznach, no przede wszystkim no sportowym, no ale też organizacyjnym, tak? Ja natomiast też tak jakby ze swojej strony to no dla mnie też tutaj jakby taką ideą też tego stanowiska jest przede wszystkim to, że no my jako cały klub mamy przede wszystkim mieć na pierwszym miejscu właśnie tą nasze organizację, czyli Sokół. No i też myślę, że tutaj ta moja rola też ma polegać przede wszystkim na tym, żeby wszystkie te cele, bo wiadomo, że każdy gdzieś dąży do swojego jak najwięcej i jak najmocniej, natomiast żeby je scalać, żeby przede wszystkim klub, my jako Sokół szedł w górę, rozwijał się i żebyśmy byli wszyscy zadowoleni z jego miejsca. Warto również zapytać, drodzy Państwo, o sytuację klubu. Klub obecnie gra oczywiście w trzeciej lidze, grupie pierwszej. Udało się utrzymać w tej lidze. To był zasadniczy cel i został on osiągnięty. Natomiast no jak obecnie wygląda ta sytuacja w Sokole Aleksandrów? Na pewno ta organizacja na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie się zmieniała, tak? I to trzeba powiedzieć. No my możemy powiedzieć, że możemy się odciąć też od przeszłości, natomiast ta przeszłość gdzieś nam tam nie do końca pozwala nadal egzystować tak, byśmy chcieli, tak? No niestety, no gdzieś tam pewne zaległości, które nadal gdzieś musimy jeszcze spłacać, one no powodują, że funkcjonowanie obecnego klubu nie jest takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak? Natomiast no niewątpliwie na dzień dzisiejszy staramy się być przede wszystkim wypłacalni ze wszystkich naszych zobowiązań, które mamy. Czasem oczywiście zdarzają się, jak też w każdych klubach na tym poziomie, jakieś opóźnienia, natomiast chcemy przede wszystkim, żeby tutaj być fair w stosunku do wszystkich ludzi, wywiązywać się z tego, co gdzieś tam się dogadaliśmy, na jakich warunkach chcieliśmy współpracować. No i myślę, że tutaj idzie wszystko w dobrym kierunku. No mam nadzieję, że jak najszybciej też mówię, te zaległości uda nam się wszystkie pospłacać i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy gotowi zrobić następny krok też w polepszeniu tej całej organizacji klubu. Zanim przejdziemy do transferów, warto również zapytać, co zamierzacie w przyszłym sezonie osiągnąć, bo już on tak naprawdę zaczyna się w najbliższą niedzielę, mecz z Pelikanem Łowicz, ale już pewnie jakieś cele przed drużyną zostały postawione. No generalnie tak, drużyna się bardzo zmieniła, tak? Ja tu zaraz będę mówił troszeczkę szerzej na pewno o tych transferach z i do klubu. Natomiast no nie ukrywamy, że gdzieś tam pewne cały ten trzon też został powymieniany, sporo zawodników odeszło, sporo przyszło. No musimy sobie zdawać z tego sprawę, że dla nas wszystkich jest to w jakiś sposób pewna niewiadoma, natomiast oczywiście jakieś tam pewne bariery wynikowe chcemy sobie stawiać. No chcemy, żeby przede wszystkim no gdzieś to była na pewno pierwsza ósemka po tej pierwszej rundzie, żebyśmy gdzieś tam realnie mogli też patrzeć na to, żeby w drugiej rundzie móc powalczyć o jakąś wyższą lokatę. Natomiast no mówię, no zdajemy sobie z tego sprawę, że na dzień dzisiejszy organizacyjnie, a przede wszystkim no tutaj no finansowo nie jesteśmy w stanie, i to trzeba powiedzieć jasno, konkurować z drużynami, które są w naszej grupie, które rywalizują tutaj z nami, i na pewno będzie nam trudno tutaj powiedzieć, że jakimś celem naszym jest walka o promocję do wyższej ligi. Oczywiście, że tak, że jest wiele drużyn, które chcą wywalczyć awans, zresztą przekonaliśmy się w ubiegłych sezonach, natomiast ważna dość sprawa, te transfery dość istotne, no kilku zawodników odeszło, można powiedzieć, że kilku zawodników z podstawowego składu, w tym Szymon Sołtysiński choćby, który najlepszym był strzelcem Sokoła Aleksandrów, natomiast no są nowi piłkarze. No tutaj może najpierw zacznijmy od tego, kto odszedł z klubu i na dobre już pożegnał się z nami. No na dobre tak, no tutaj Szymon to jest jakby pierwszy przykład i to jest taki przykład, który na dzień dzisiejszy jakby cechuje nas zespół, tak? Czyli zawodnik, który gdzieś poprzez grę u nas w Aleksandrowie, poprzez dobre pokazanie się na tym szczeblu rozgrywkowym chciał iść wyżej. Udało się to Szymonowi, gratulujemy mu, oczywiście życzymy mu dalszego rozwoju i grania w następnych i wyższych klasach rozrywkowych.
Także to jest jeden przykład. No są też zawodnicy, no, którzy po prostu, no nie ukrywajmy, też dostają lepsze oferty finansowe, wybierają kluby, w których no po prostu gdzieś tam mogą dostać lepsze pieniążki niż u nas. No i gdzieś tam jakby trzecia też grupa chłopców, którzy gdzieś tam wybierają inne swoje drogi kariery. No i tutaj mówię, no Szymek odszedł, czy też bramkarz Bartek Kaniecki i Krzysiu Jurek. No Krzysiu nasz tutaj wychowanek, nie ukrywam, że długo się zastanawialiśmy właśnie tutaj nad rolą bramkarza, nad tym, czy gdzieś tam zaufać właśnie na tej pozycji, dać szansę młodzieżowcowi. No dużo było na ten temat rozmów, dużo przemyśleń, natomiast no tutaj też gdzieś ofertę, którą dostał Bartek, no jakby przyspieszyła naszą decyzję. Widzieliśmy, że też nie możemy konkurować z klubami pod względem finansowym, do których on gdzieś tam miał propozycję. No i tutaj Bartek odszedł. Krzysiu wybrał po prostu inną ścieżkę kariery. Tak samo mu życzymy, żeby ten jego rozwój szedł w górę. Jest naszym wychowankiem, zawsze też będziemy tutaj to szanować. Natomiast, no mówię, na dzień dzisiejszy tutaj nie będzie rywalizował o miejsce w bramce. Kolejnym zawodnikiem, który odszedł, mamy tak Mikołaj Maszera, który no, skończyło mu się wypożyczenie z ŁKS-u. On wrócił do ŁKS-u, aczkolwiek obecnie jest kontuzowany. Jest Damian Nowacki, dla którego po prostu no, powrót do ŁKS-u był jakimś takim celem emocjonalnym i tutaj nie ukrywamy, że my chcieliśmy bardzo, żeby on został, natomiast też tutaj przeważyły te względy. Rafał Nowak, który też był kontuzowany i on też w tym momencie musiał opuścić klub. Kuba Witasia, który postanowił kontynuować swoją grę w Strykowie. Także podziękowaliśmy tutaj Krystianowi Adamiakowi, Patrykowi Sławińskiemu. No oni gdzieś będą musieli sobie szukać innych rozwiązań i to tutaj gdzieś była nasza decyzja. Natomiast no, specyficznym przypadkiem jest tutaj Dominik Pecyna, który no tak samo no, jest tutaj stąd, tu się wychowywał, tutaj spędził całą swoją dotychczasową przygodę z piłką. Natomiast no, to jest wbrew temu, co gdzieś tam krąży. No Dominik odszedł od nas dlatego, że no, względy typowo rodzinne nie pozwalały mu, żeby tutaj zostać. Jeżeli oczywiście on będzie chciał tymi względami się pochwalić, to już jego prywatna sprawa. Natomiast no mówię, no my na pewno tutaj takiego chłopaka jak Dominika bardzo szanowaliśmy. Chcieliśmy, żeby on został, natomiast no to gdzieś poza nami i też nim no musiała taka decyzja zapaść, że wybrał dalej kontynuowanie swojej gry w Lechii Tomaszów. Ale niewykluczone, że Dominik Pecyna być może za rok, dwa do nas wróci, także no to jest też jakaś kluczowa też informacja dla nas. Natomiast teraz transfery do klubu. Dość istotne z punktu widzenia kibica. No na pewno tak. Kibiców zawsze interesują te ruchy, które są do klubu, te nowe twarze, bo często są to zachodnicy, którzy no gdzieś tam są nie do końca im znani. No przyszedł do nas bramkarz ze Strykowa, Hubert Polit, to jest bardzo ciekawy młodzieżowiec. On będzie o miejsce w tej bramce rywalizował z naszym wychowankiem Kubą Kowalskim i oni tutaj we dwójkę uważamy, stanowią bardzo dobre zabezpieczenie tej pozycji. Przyszedł z SMS-u Jakub Król oraz Jakub Dydak. To są bardzo rozwojowi zawodnicy, ciekawi, którzy tak na dobrą sprawę no marzą i na pewno mają predyspozycję ku temu, żeby grać w wyższych ligach. Zresztą nawet Jakub Król był testowany przez zespół z pierwszej ligi, wypadł bardzo dobrze i tutaj no, ze względu na to, że no, potrzebuje jeszcze trochę tego grania w seniorach, to wybrał nas zespół. Przyszedł do nas również Michał Góral, to jest chłopak z ciekawą przeszłością bardzo, gdyż no, nie zaliczył epizodów, natomiast zaliczył no, dużo grania na poziomie pierwszej ligi. Jest po ciężkich kontuzjach, u nas ma się odbudować, ma pokazać, że no, nie zapomniał, że jest bardzo dobrym napastnikiem. No i tak taka prawda jak właśnie z Szymonem Sołtysińskim, że gdzieś on też liczy na to, żeby móc iść wyżej. No i my jakby tutaj stwarzając jemu te warunki, ale też chcąc, żebyśmy my wreszcie gdzieś tam mieli tą pozycję napastnika bardzo fajnie obsadzoną, zdecydowaliśmy się, że tak powiem, na tą współpracę. Wraca do nas po kilku latach Damian Pawlak, tak? I tutaj podobny też przykład do Michała, on też jest po kontuzji, też gdzieś ten powrót jeszcze będzie taki troszeczkę spowolniony. Damian też na pewno nie będzie na pierwsze mecze, natomiast no Damian przez wiele sezonów tutaj reprezentował też już barwy Sokoła. Jest to doświadczony zawodnik, mogący wystąpić na wielu pozycjach i na pewno też niezwykle
naprawdę przydatny tutaj będzie zespołowi. Przyszedł też do nas Tomek Paugant, kolejny to jest młodzieżowiec, też na pozycji napastnika, aczkolwiek on wcześniej tutaj już u nas grał w drużynie rezerw i tutaj natomiast może stanowić ciekawą właśnie alternatywę, jeżeli chodzi o ten przód. I Hubert Przybiecień, to jest zawodnik z Lechii Tomaszów, ostatnio grający, natomiast wcześniej też się świetnie spisujący w Unii Skierniewice. On tutaj powalczy o miejsce w środku pola. No nie ukrywam, że gdzieś tam jeszcze szukamy też jakichś wzmocnień, natomiast no mówię, tutaj na tę chwilę to są ci zawodnicy. Dogadujemy, jesteśmy na ostatniej prostej też, żeby dogadać wypożyczenie Jakuba Zagórskiego. Kuba też już tutaj grał w Sokole, ostatnio był w drugoligowym Zniczu Pruszków, więc też liczymy na to, że będzie to realne wzmocnienie dla zespołu. Na koniec warto również zapytać o współpracę trener-dyrektor sportowy, jak ona się układa, czy gdzieś tam wspólnie układacie skład, czy może trener Damian Gamus tylko i wyłącznie tutaj ustawia zawodników? Nie, no absolutnie kompetencje, ja uważam, że zawsze to powinno być podzielone, trener jest od ustalania składu, on za to bierze odpowiedzialność, on za to będzie rozliczany. Oczywiście my tutaj będziemy dyskutowali na pewno nad wieloma aspektami, wspólnie spędzimy wiele na pewno godzin na to, żeby przeanalizować pewne sprawy, natomiast na pewno nie będzie sytuacji takiej, że ja tutaj gdzieś mu się będę wtrącał w ustalanie składu. No nie ukrywam, że na razie ta współpraca wygląda bardzo dobrze. No, są dwa takie główne aspekty tego, tak? I po pierwsze, że po prostu kolegujemy, lubimy się z Damianem i to jest też bardzo istotna rzecz. Natomiast druga, i to jest to, od czego zacząłem, obaj po prostu chcemy dobra klubu i w tą stronę chcemy zmierzać, wspólnie pracując i wspólnie starając się, żeby ten klub naprawdę szedł w górę. No to już naprawdę kończąc naszą rozmowę, warto zapytać o młodzież i o to szkolenie młodzieży, którzy gdzieś tam w przyszłości mają grać w tej pierwszej drużynie, jak Dominik Pecyna, jak Jakub Horoszkiewicz. Idziemy dobrą drogą? Idziemy, oczywiście, ja nie ukrywam i to rozmawiamy też o tym z trenerami dosyć tak otwarcie, że to nie jest proces, gdzie no my powiemy tak, już zaraz będzie grało 6-7 chłopców z naszych tych grup w pierwszym zespole, gdyż jest to niemożliwe, natomiast uważam, że jest wykonana bardzo dobra praca i w roczniku 2-4, 2-5, 2-6, można powiedzieć, że teraz tymi najbliższymi, które no gdzieś tam realnie można czerpać z nich kiedyś korzyści, natomiast no też nie ukrywamy, że gdzieś tam w pewnym okresie została taka troszeczkę zostawiona większa przerwa, jeżeli chodzi o tą taką mocne szkolenie, kilku zdolnych chłopców nam gdzieś uciekło, kilku no pokończyło granie w piłkę. Natomiast teraz ze względu też na, mówię, i fajną współpracę, ja też część chłopców mam u siebie w szkole, w liceum i tutaj oni wykonują naprawdę bardzo dobrą pracę. Liczymy po prostu na to, że oni się będą rozwijali, że oni zaraz będą mogli tutaj pukać do tego pierwszego zespołu, natomiast no też no chciałbym, żeby kibice się po prostu uzbroili w cierpliwość, tak? No nie jest to proces łatwy, wprowadzanie takiego młodzieżowca, ale no tutaj wspólnie też właśnie z Damianem gdzieś mamy na to plan. On oczywiście no, będzie podejmował te ostateczne decyzje, natomiast no, chcemy, żeby jak największa ilość tych chłopców, zresztą jak ja byłem też trenerem, to tak na dobrą sprawę w zeszłej rundzie przewinęło się przez po prostu zajęcia pierwszego zespołu około 26 chłopców właśnie między tym rocznikiem 2-4 a 2-6. To jest bardzo duża ilość. Nie było żadnego takiego, który się by aż tak bardzo super wyróżniał, tak? Natomiast chyba nam właśnie o to chodzi, bo liczymy na to, że ich tą ciężką pracą z takiej dużej grupy zawodników, którzy tak na dobrą sprawę najważniejsze, czyli na dzień dobry wejście do seniorów po prostu w tym treningu jakby nie przeszkadzali, tak brzydko mówiąc, natomiast no jest po prostu duża szansa i nasza nadzieja i wiara w to przede wszystkim, że oni wkrótce będą zasilać pierwszy zespół, a tak na dobrą sprawę no my będziemy chcieli, żeby oni tak stąd wreszcie też się wybili, żeby następne gdzieś tutaj postacie z Aleksandrowa grały na wysokim poziomie rozrywkowym. No dobrze, to jeszcze podpytam, tylko rocznik 2005 prowadzisz teraz, tak? Tak się złożyło. Kamil Kmieć, który no, przez wiele lat prowadził ten zespół, w tym momencie został właśnie dokoptowany do kadry szkoleniowej pierwszego zespołu, tam został asystentem, będzie również nadzorował właśnie tą współpracę między pierwszym zespołem a drugim.
Więc tutaj te jego obowiązki no przyjąłem ja nadal mówię, no przede wszystkim mimo wszystko tutaj ja jestem trenerem w tym zawodzie, no już mam 17 lat doświadczenia i no też chciałbym przekazywać tą wiedzę tym zawodnikom. Nadal też prowadzimy i ja właśnie prowadzę te zajęcia, w których zbieramy te właśnie najstarsze roczniki, jeżeli chodzi o tych wyselekcjonowanych chłopców wyróżniających się i oni wspólnie pracują też ze mną po to, żeby właśnie poznawać jakby no takie specyfikę właśnie tego treningu seniorskiego i żeby oni później ich przejście właśnie do pierwszego zespołu było bardziej płynne. To już na koniec naprawdę kończymy naszą rozmowę, tylko zaprosimy jeszcze na to spotkanie z Pelikanem Łowicz na wyjeździe. Oczywiście, no być może będzie transmitowane przez Sokół TV, to jeszcze wszystko się okaże, będziemy ogłaszać to w piątek. Natomiast później jest mecz tutaj na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka z łódzkim klubem sportowym, konkretnie z rezerwami, z Beniaminkiem trzeciej ligi. Tak, tylko że jeżeli chodzi o ten mecz, tutaj jeszcze takie małe jest zawirowanie, tak, ze względu też tutaj na planowane różnego rodzaju imprezy okolicznościowe na stadionie. Prawdopodobnie ten mecz odbędzie się w piątek, natomiast no, czekamy jeszcze na takie ostateczne potwierdzenie tego terminu. Natomiast no, ja mówię, no, chciałbym, żeby tutaj jak najwięcej ludzi przychodziło na Soku, żebyśmy my wszyscy tutaj wspierali właśnie ten nasz lokalny zespół, starali się po prostu pomóc temu klubowi, tym wszystkim ludziom, którzy są w to zaangażowani, bo mówię, na pewno tutaj bez pracy zarządu, szczególnie no gdzieś tam prezesa, który no tutaj wkłada bardzo ogromne nakłady na wielu płaszczyznach, to w tym momencie nie moglibyśmy się cieszyć z tego, że no gdzieś tam mamy trzecią ligę, że gdzieś posiadamy 13 zespołów młodzieżowych i to wszystko no staramy się tak spinać, żeby, tak jak powiedziałem, żeby najważniejszy był ten klub, żeby on szedł w górę i wszyscy po prostu na to pracujmy. Bardzo dziękuję. Tyle Michał Bistuła, dyrektor sportowy Sokoła Aleksandrów, także trener młodzieży. Kibicujcie Sokołowi Aleksandrów i do zobaczenia na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka. Dziękuję.